styczniu 1945 roku pewna dziewczyna, 13-letnia, Żydówka, wracała z obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu do Krakowa, do swojego domu rodzinnego. Była tak zmęczona, tak wygłodzona, że dochodząc do miasta już po prostu nie miała sił, usiadła na boku drogi i chciała trochę odpocząć. Ludzie przechodzili koło niej, śnieg padał, było bardzo mroźno, ale nikt jej jakoś nie zauważał. I nagle pojawił się mężczyzna w wieku 25 lat, który także szedł tamtą drogą, zatrzymał się przy tej dziewczynie, zapytał, dokąd idzie, czy jej czegoś nie potrzeba. Przyniósł jej ciepłej herbaty z sąsiedniego domu, dwie kromki chleba z serem. Dziewczyna powiedziała mu, że pragnie wrócić do domu, ale już nie ma po prostu sił. I ten mężczyzna wziął ją na ramiona i niósł do Krakowa na Kazimierz jeszcze przez jakieś 5-6 kilometrów. Tym mężczyzną był Karol Wojtyła, ówczesny kleryk podziemnego seminarium krakowskiego. Siostry i bracia, ta historia pewnie nie ujrzałaby światła dziennego, gdyby nie to, że ta dziewczyna, która potem wyemigrowała do Izraela i przez dłuższy czas utrzymywała kontakt z Janem Pawłem II, listowny, także kilka razy się z nim widziała, i to wszystko dopiero ujawniła po śmierci Jana Pawła II w 2005 roku. Ta kobieta nazywała się Edith Sirer. Bracia lekarze, lekarze stomatologowie, pielęgniarki, pielęgniarze, sanitariusze, salowe, ratownicy medyczni, farmaceuci, analitycy medyczni, fizjoterapeuci, kapelani, wolontariusze. Wszyscy, którzy pracujecie w ramach służby zdrowia i służycie chorym. Chciałbym was zaprosić na rekolekcję właśnie z Janem Pawłem II, ponieważ w tym roku przeżywamy stulecie jego urodzin. Już za niecałe 2 miesiące, 18 maja, będzie dokładna data, setna rocznica urodzin Karola Wojtyły. Ten szczególny czas Wielkiego Postu, który przeżywamy, szczególny z powodu tej epidemii koronawirusa, jest także jakoś pod jego opieką, bo przecież to jest rok poświęcony jemu, Janowi Pawłowi II. Kiedy Kościół wchodził w 2000 rocznicę jubileuszu narodzin Zbawiciela i kiedy obchodził tą rocznicę przez cały rok jubileuszowy, na koniec Jan Paweł II wystosował do wszystkich chrześcijan, a właściwie trzeba by powiedzieć, że nawet do wszystkich ludzi, taki list specjalny, jakby takie światło na trzecie tysiąclecie, swój własny jakby testament, zamykał bramę całego tysiąclecia, już drugiego tysiąclecia chrześcijaństwa i rzucał światło na trzecie tysiąclecie, w tym właśnie liście. A zatytułowany jest on Novo Millennio Ine Unte. Posłużymy się tym listem, aby odczytać to wszystko, co jest dla nas ciągle aktualne. Już 20 lat trwamy w nowym tysiącleciu i warto wrócić do tego tekstu. Otwórzmy na pierwszej stronie i przeczytajmy kilka zdań. Jan Paweł II pisze tak. Na początku nowego tysiąclecia, gdy kończy się rok wielkiego jubileuszu, w którym świętowaliśmy uroczyście 2000 rocznicę narodzin Chrystusa, i gdy przed Kościołem otwiera się nowy etap drogi, rozbrzmiewa w naszych sercach echo słów, jakimi pewnego dnia Jezus, skończywszy przemawiać do tłumów z łodzi Szymona, wezwał apostoła: wypłyń na głębie, na połów ryb. Duc in altum.
Dzisiaj te słowa skierowane zostają do nas i wzywają nas, byśmy z wdzięcznością wspominali przeszłość, całym sercem przeżywali teraźniejszość i ufnie otwierali się na przyszłość. Jezus Chrystus wczoraj, dziś, ten sam także na wieki. Koniec cytatu. To ostatnie zdanie oczywiście jest fragmentem z listu do Hebrajczyków. Jezus Chrystus wczoraj, dziś jest ten sam na wieki. Jan Paweł II odwołuje się tutaj do Ewangelii zawartej w 5 rozdziale tekstu według świętego Łukasza, gdzie Jezus mówi do Piotra, żeby wypłynął na głębie i żeby zarzucił sieć. I Piotr, który po całonocnym nieudanym połowie jednak po raz drugi wypływa na to jezioro tylko na słowo Pana, okazuje się, że nagle wyciąga wielką rzeszę ryb w sieciach. I widząc ten cudowny połów, wraca na brzeg i pada do stóp Jezusowi i mówi: odejdź, Panie, ode mnie, bo jestem człowiekiem grzesznym. A Jezus mówi mu znamienne zdanie: nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. Ta historia miała miejsce 2000 lat temu, ale przed chwilą usłyszeliśmy: Jezus Chrystus wczoraj, dziś, ten sam na wieki. On wczoraj był dla Piotra, dla Jakuba, dla Jana, ale dzisiaj jest dla nas, dla ciebie i dla mnie. Jezus Chrystus to nie jest historia. Jezus Chrystus to jest ktoś żywy, kto odszedł z tego świata, a równocześnie pozostał. Powiedział: oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Nie możemy odczytywać Ewangelii tylko w sensie historycznym. On dzisiaj jest także z nami. Także w tej sytuacji, kiedy przeżywamy pandemię koronawirusa. On towarzyszy nam. My czasem może byśmy chcieli tak powiedzieć jak Piotr: odejdź ode mnie, przecież ja jestem człowiek grzeszny. Ale Jezus mówi: nie bój się, nie bój się. Jan Paweł II mówi w tym liście Novo Millennium Inne Unte, aby wpatrywać się w oblicze Chrystusa, kontemplować oblicze Chrystusa, które jest zawarte w Ewangelii. I posłuchajmy kilku następnych zdań. Cytuję. Teraz winniśmy spojrzeć w przyszłość, wypłynąć na głębie, ufając Słowu Chrystusa, Duc in Artum. Ważne jest jednak, aby wszystko, co z Bożą pomocą postanowimy, było głęboko zakorzenione w kontemplacji i w modlitwie. Żyjemy w epoce nieustannej aktywności, która często staje się gorączkowa i łatwo może przerodzić się w działanie dla działania. Musimy opierać się tej pokusie i starać się najpierw być, zanim zaczniemy działać. Przypomnijmy tu słowa, jakimi Jezus napomniał Martę. Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało, albo tylko jednego. Koniec cytatu. Tak, powinniśmy przyjąć postawę Marii, która wybrała najlepszą cząstkę. Kiedy patrzymy na nasze życie, to właściwie ono jest połączeniem postawy Marty i Marii. Wy, jako pracownicy służby zdrowia, w ogromnej części wypełniacie tą cząstkę Marty. Służycie ludziom. Jesteśmy wam za to bardzo wdzięczni. Wiemy, jak wiele czasu, trudu poświęcacie na to, aby walczyć z tą pandemią koronawirusa. A może nawet nie wiemy, nie zdajemy sobie sprawy, bo przechodzicie dodatkowe szkolenia, kursy, jak się zachowywać, jak zachować środki ostrożności. Potem może po wielogodzinnym dyżurze i takim szkoleniu wracacie do domu, a tam są dzieci, którymi też trzeba się zająć i które też absorbują, a wy byście chcieli po prostu odpocząć. Nie zapomnę nigdy takiego zdjęcia pielęgniarki włoskiej, która po wielogodzinnym dyżurze po prostu oparła głowę o stół
i w tej maszce, w tym czepku, w tym fartuchu zasnęła tak tuż przy komputerze i po prostu spała, odpoczywała, była wycieńczona. Chcemy was zapewnić o naszej modlitwie. Jesteście bardzo w naszych sercach. Jest nawet taka bardzo piękna inicjatywa Adoptuj Medyka. My wszyscy was adoptujemy w naszych modlitwach, aby ta wasza cząstka Marty była jeszcze piękniejsza, abyście mogli tym ludziom służyć. Jeżeli potrzebujecie jakiejś pomocy, także zwracajcie się do nas, do innych osób, do kapłanów. My nie wiemy też, jak możemy pomóc, ale chcemy naprawdę być z wami i walczyć na tej linii frontu z tą chorobą, która dziesiątkuje ludzkość. Ale równocześnie nie możemy zapomnieć o cząstce Marii. Rekolekcje są po to, aby powrócić do tego duchowego wymiaru człowieczeństwa. Nie jesteśmy tylko działaniem na zewnątrz. Jesteśmy także relacją z Bogiem. W nas jest ta potrzeba zatrzymania się, odejścia na pustynię, takiego przebywania u stóp Jezusa. I kiedy może dzisiaj oglądacie, słuchacie tej konferencji, tego rozważania wielkopostnego, macie taką chwilę, żeby na chwilę się zatrzymać, żeby na chwilę usiąść, żeby na chwilę zastanowić się nad tym wszystkim, co się dzieje. O takie chwile nieraz po prostu trzeba walczyć. Ale Jezus nawet ciebie, tak bardzo zaabsorbowanego, zaprasza, abyś odpoczął, abyś odszedł na pustynię, to znaczy do swojej jakiejś tam izdebki i po prostu był z Nim kilkanaście, a może kilkadziesiąt minut. Wypłyń na głębie, wypłyń na głębie twojej duszy. Ta nasza dusza, ta niewidzialna, to także jest cząstka człowieka. Wy jako pracownicy służby zdrowia zajmujecie się głównie tą sferą somatyczną, cielesną pacjenta. Ale w tym chorym człowieku, a także w każdym z nas, jest także niewidzialny świat. Jest jakiś świat boski, nadprzyrodzony. Jesteśmy świątynią Ducha Świętego. I trzeba się zatrzymać. Trzeba każdego dnia niejako odbić od brzegu, nie bać się, ufając Słowu Jezusa, i zanurzyć się w tym oceanie boskiego życia. André Froissart, francuski dziennikarz, który przeprowadził bardzo piękny wywiad z Janem Pawłem II, właśnie pod znamiennym tytułem Nie lękajcie się, w jednej ze swoich książek pisze tak, cytuję. Istnieje inny świat. Jego czas nie jest naszym czasem. Jego przestrzeń naszą przestrzenią, ale on istnieje. Nie można go umiejscowić, nie można mu wyznaczyć żadnego miejsca gdzieś w naszym dostrzegalnym świecie. Jego prawa nie są naszymi prawami, ale on istnieje. Piękniejszy niż to, co nazywamy pięknością. I byłby to wielki błąd, gdyby się chciało przedstawić go sobie jako niewyraźny i bezbarwny, jako mniej konkretny niż nasz dostrzegalny świat. Oznacza się cudowną pełnią i gęstością. To jest świat bez próżni. To jest ostateczna rzeczywistość, która sprawia, że rzeczy są tym, czym są. Koniec cytatu. Tak, istnieje też inny świat niż ten świat materii, świat ciała, świat somatyczny, fizyczny. Istnieje także świat duchowy. Istnieje nasza dusza. W pacjencie istnieje także jego dusza. On przeżywa to wszystko, co się dzieje w nim i dookoła niego. On przeżywa swoje cierpienie, swoją chorobę, stawia pytania i nieraz nie otrzymuje odpowiedzi. Nie bójmy się tego świata. Jan Paweł II, który jeszcze właśnie jako młody
chłopiec, właściwie młodzieniec, dwudziestokilkuletni, już kleryk też seminarium krakowskiego, ale to wszystko odbywało się w podziemiu. On równocześnie pracował w Solwaju. Odnalazł człowieka świeckiego, który gromadził młodych ludzi w swoim własnym domu w tym czasie okupacji, kiedy te wszystkie spotkania były zabronione. To właśnie ten człowiek, krawiec, Jan Tyranowski, gromadził młodych ludzi i uczył ich modlitwy, uczył ich o Janie od Krzyża, uczył ich, w jaki sposób nawiązać relacje z Bogiem, uczył ich o modlitwie wewnętrznej. I wtedy Karol Wojtyła zachwycił się tym światem, zachwycił się całą doktryną Jana od Krzyża, do tego stopnia, że nawet chciał wstąpić do karmelitów, i to dwukrotnie. Kardynał Sapieha, ówczesny metropolita krakowski, nie zgodził się na to. Ale to doświadczenie spotkania z tym świeckim mężczyzną, krawcem, który był tak kompetentny, tak zanurzony w tym innym świecie, pozostało w Janie Pawle II do końca. On każdego dnia, później jako kapłan, biskup, kardynał, jako papież, wchodził do tego oceanu boskiego życia na jedną godzinę. Rozpoczynał każdy dzień od takiej godzinnej modlitwy w ciszy. Potem myśmy się dziwili, skąd on ma tyle mądrości, skąd on ma tyle siły. A on pierwszą godzinę spędzał w tym innym świecie. Jakby zanurzał się w tym Jeziorze Galilejskim, tak jak ta gąbka nasiąkał tym innym światem, potem się wynurzał i szedł do ludzi i promieniował tym innym światem. Mówił słowa, które właściwie były jego, ale to były także słowa, które podpowiadał mu Duch Święty. I dlatego tak wiele zaangażowań Jana Pawła II. A mimo wszystko on wiedział, gdzie jest to źródło i że z tego źródła nigdy nie wolno zrezygnować. Może zastanawiacie się, że ja nie mam w ogóle możliwości. Ja bym chciał tak mieć 5 minut dla siebie. To jest niemożliwe. Bracie, siostro, chciałem ci powiedzieć, uwierz, że jest to możliwe. I co więcej, jeżeli zanurzysz się w tym świecie każdego dnia, chociażby na te kilkanaście minut, a może na pół godziny, to więcej zrobisz. To Bóg będzie przez ciebie działał. To twoje działanie, twoje słowa będą o wiele bardziej trafne, bo Bóg będzie współpracował z tobą. I okazuje się, że jeżeli damy Bogu ten czas, to On nam go zwraca wielokrotnie. Tak jak w przypadku Jana Pawła II. On by na pewno mógł powiedzieć, mam zbyt wiele zajęć, ale wiedział, nie, to nie jest moje działanie, to nie są moje słowa. Tak samo ty, który wykonujesz różne zabiegi medyczne, pielęgnacyjne wokół pacjenta, to nie jest tylko twoje zadanie, to jest boskie zadanie, bo wykonujesz posługę Samarytanina, to znaczy tego, który zszedł na ziemię, bo to Chrystus jest tym boskim Samarytaninem. On dostrzegł nas w tej potrzebie i przyszedł do nas, aby nas opatrzyć, wyratować. I dzisiaj ty spełniasz rolę Samarytanina. Dlatego wypłyń na głębie. Te słowa Jana Pawła II są dzisiaj aktualne. Przeczytajmy jeszcze jeden fragment z listu Novo Millennium Ineunt. Papież pisze tak. Modlitwa może się rozwijać niczym prawdziwy dialog miłości i doprowadzić do tego, że człowiek zostanie całkowicie owładnięty przez boskiego umiłowanego, że będzie wrażliwy na wszelkie poruszenia ducha i z dziecięcą ufnością zawierzy się Ojcu. Koniec cytatu. A zatem modlitwa to jest wejście w dialog z Bogiem. I człowiek może zostać całkowicie owładnięty przez boskiego umiłowanego. Jakbyśmy chcieli zrobić takie porównanie,
to właśnie taki wirus, koronawirus, wchodzi do człowieka i potrafi zawładnąć jego układem oddechowym, jego układem odpornościowym i zawładnąć tym organizmem na płaszczyźnie somatycznej. Oczywiście ten wirus dokonuje działania niszczącego, destruktywnego. Kiedy Chrystus przychodzi, On zawłada naszym życiem duchowym, nie w sensie negatywnym, ale w sensie pozytywnym. On niejako wchodzi do każdej komórki naszej duszy i przebóstwia ją. No najpiękniej to chyba widać w Eucharystii. Kiedy Chrystus przychodzi w Eucharystii do naszego wnętrza, to niejako rozchodzi się po całym organizmie. On się integruje z naszym wnętrzem i zaczyna go przemieniać od wewnątrz. Jeszcze do niedawna, tak szczerze wyznam wam, że myślałem, że kiedy przyjmujemy Eucharystię, to Jezus wchodzi w nas. On się w nas wszczepia. On nas przebóstwia. Ale tak naprawdę od jakiegoś czasu myślę, że to jest głębsza prawda. To raczej my wszczepiamy się w Chrystusa. To raczej każdy z nas jest taką właśnie jakby komórką w Jego mistycznym ciele. Jezus zresztą powiedział w tej opowieści, tej przypowieści o winnym krzewie: trwajcie we mnie, a ja w was trwać będę. Każdy z nas, ty i ja, jesteśmy takim małym członkiem ciała Chrystusa, powiedzmy jakąś komórką. Są komórki nerwowe, krwionośne, są komórki mięśniowe i każda komórka ma swoją funkcję, jakąś niezastąpioną. Jest obok innych komórek. I pewnie po śmierci my dopiero zobaczymy nasze indywidualne miejsce w tym mistycznym ciele Chrystusa. Jesteśmy wszczepieni w Chrystusa, w Jego organizm. To jest cudowna prawda. I to nie trzeba czekać aż na śmierć, żeby być wszczepionym w Chrystusa. Poprzez Eucharystię my możemy być wszczepieni już teraz, dziś. No tak, tylko że ktoś powie, no ale właśnie teraz nie możemy przyjmować Eucharystii. Być może ktoś jest w takiej sytuacji obiektywnej przeszkody, że od wielu miesięcy czy nawet lat nie przystępuje do Eucharystii, chociaż pragnie. Może nawet jest to przeszkoda niezawiniona i łączy się to z jakimś bólem serca. Teraz jakby wszyscy jesteśmy w jednakowej sytuacji. Właściwie nie możemy przyjmować Eucharystii. Co zatem nam zostaje? Zostaje nam Eucharystia duchowa, Komunia Święta duchowa, która bardziej przechodzi w modlitwę niż jest taką Eucharystią, którą znamy z Kościoła. Możemy otwierać się na ten inny świat. Co jest ciekawe, że my mamy władzę do tego, aby w ten świat wnikać. Starożytni teologowie, ojcowie Kościoła mówili o tak zwanych pięciu zmysłach wewnętrznych, które odpowiadają zmysłom zewnętrznym. Na przykład wzrok. My widzimy siebie, widzimy ten świat, widzimy pacjenta. Ale czy my mamy wzrok, który pozwala nam dostrzegać rzeczywistość nadprzyrodzoną, Boga w nas? Przecież Bóg jest niewidzialny. Aniołowie są niewidzialni. Ale okazuje się, że tak, że mamy. Przedłużeniem wzroku w świecie nadprzyrodzonym jest nasza wiara. Wiara, która dostrzega na przykład w Piśmie Świętym nie tylko jakiś papier, litery, ale samego Chrystusa. Wiara, która dostrzega Chrystusa w pacjencie. Wiara, która dostrzega Chrystusa w ikonie. To nie jest zwykła deska i jakiś obraz. To jest Chrystus. Po drugie, słuch. Może słuch zostawmy sobie na koniec. Wezmę kolejny zmysł, jakim jest dotyk.
Przedłużeniem dotyku w świecie nadprzyrodzonym jest miłość. Miłość, która obejmuje drugiego człowieka, która leczy rany. Ile razy czynimy miłość, tyle razy Bóg to czuje, bo Bóg jest miłością. Następnie smak. Przedłużeniem smaku w świecie nadprzyrodzonym jest nadzieja. Nadzieja, która jest przed smakiem dóbr wiecznych. My niejako czujemy tą wieczność, która jest już tutaj dla nas dostępna. Przedłużeniem węchu, powonienia jest intuicja. Poprzez naszą intuicję potrafimy odkrywać niektóre rzeczy, nawet także w świecie medycznym. Jakiś lekarz ma bardzo dobrą intuicję, w jakim kierunku leczyć, w jakim kierunku iść. I w końcu zostaje właśnie nam ten słuch. Co jest przedłużeniem słuchu w świecie nadprzyrodzonym? Milczenie, cisza. To znaczy, to jest bardziej warunek, żeby te cztery poprzednie zmysły dobrze funkcjonowały. Zauważcie, wiara, nadzieja, miłość. To są trzy cnoty boskie, bo one wnikają do świata boskiego, nadprzyrodzonego. To są te nasze zmysły duchowe, które pozwalają nam iść w to, co jest nadprzyrodzone i piękne. Jeszcze do tego intuicja, która jest jakby takim szóstym zmysłem. Ale to wszystko działa właściwie, kiedy jest otoczone milczeniem, ciszą, czyli ta cząstka Marii słucha, ta kobieta słucha i ja także mam za zadanie wejść w milczenie. Mów Panie, bo sługa Twój słucha. Zakończę to rozważanie może takim pięknym wierszem napisanym przez Czesława Miłosza o jednej z tych cnót boskich, o nadziei. Nadzieja bywa, jeśli ktoś wierzy, że ziemia nie jest snem, lecz żywym ciałem i że wzrok, dotyk ani słuch nie kłamie. A wszystkie rzeczy, które tutaj znałem, są niby ogród, kiedy wstoisz w bramie. Wejść tam nie można, ale jest na pewno. Gdybyśmy lepiej i mądrzej patrzyli, jeszcze kwiat nowy i gwiazdę niejedną w ogrodzie świata byśmy zobaczyli. Patrzmy głębiej. Patrzmy nie tylko na to, co jest materialne, cielesne, nie tylko na ciało pacjenta, ale patrzmy w jego serce, patrzmy w jego duszę i bądźmy ludźmi nadziei. Bądźmy ludźmi, którzy przynoszą ten promyk nadziei tym chorym, a także rodzinom. To jest nasze powołanie, kimkolwiek jesteśmy. I myślę, że zwłaszcza powołanie Was, pracownicy służby zdrowia, których serdecznie jeszcze raz pozdrawiam i zatapiamy się teraz z Wami.